Una maggior taglia è ruine voluti, però non per tanto. Plac Karpackiego 1 to siedziba firmy Stary Młyn Fitness and Gym. 30-letnia właścicielka klubu, Aleksandra Mączyńska, działa na rynku fitness od 2015 roku, a Stary Młyn na rynku mikołowskim istnieje od 6 listopada 2017 roku. Stary Młyn to m.in. siłownia, indoor cycling, zumba, fitball oraz trening funkcjonalny. Co uważa Pani za swój największy sukces zawodowy? Myślę, że tak naprawdę jeszcze sukces mam przed sobą, natomiast myślę, że daleko zaszłam od momentu, gdy rozpoczęłam pracę jako instruktor fitness, do momentu teraz, gdy otwieram własną siłownię i fitness klub w Mikołowie, który jest teraz na chwilę obecną jeden największym w mieście. A w jaki sposób osiągnęła Pani ten sukces? No tak naprawdę przez wiele porażek. Wiele razy się poddawałam, wiele razy myślałam, że to już jest koniec, że nie dam rady. Po czym zawsze sobie myślałam, że nie, no jednak moja intuicja mówi, że to jest to, że ja chcę to robić do końca życia, że kocham to, to jest moja pasja i się nie poddawałam. Czy Pani wykształcenie pokrywa się z tym, jaki wykonuje Pani zawód? Właśnie nie, całkowicie nie. Ja studiowałam chemię, więc jestem po całkiem innych studiach. Natomiast w indoor cyclingu zakochałam się 5 lat temu i stwierdziłam, że nie chcę nic innego robić już w życiu, tylko wiecznie po prostu napawać dobrą energią innych ludzi. Więc zrobiłam odpowiednie szkolenia i to też nie jest tak, że sport nigdy nie był częścią mojego życia, bo zawsze jak były liceum czy w szkole podstawowej, zawsze byłam w tej trójce najlepszych, jeżeli na przykład chodzi o bieganie, albo na przykład siatkówkę, albo o piłkę ręczną. Tylko potem stwierdziłam, że jednak moim marzeniem jest być analitykiem w laboratorium, ale życie zweryfikowało moje plany. Co dla Pani znaczy być przedsiębiorczym? I to jest właśnie najlepsze pytanie. No. Myślę, że być przedsiębiorczym to przede wszystkim radzić sobie w trudnych sytuacjach i nie poddawać się i znajdywać wokół siebie sposoby i ludzi, którzy pomogą nam dojść do etapu, który planujemy, żeby był na samym końcu. A co poradziłaby Pani młodym przedsiębiorcom? Właśnie przede wszystkim to, żeby się nie przejmowali porażkami, że nie wszystko od nas w życiu zależy, że nie mamy wpływu na wszystko i pewne rzeczy muszą dojrzeć i dojść do tego same, natomiast na wszystko potrzebujemy czasu. Nic nagle się nie dzieje i przede wszystkim wierzyć innych ludzi, bo ja bym tego wszystkiego nie zrobiła, gdyby nie ekipa, która jest cały czas ze mną i których uwielbiam. Co Pani uważa za największy atut swojej firmy? Myślę, że przede wszystkim ludzi, z którymi pracuję, gdyż uważam, że mam najlepszą kadrę instruktorów. Jak nie w całym mieście, to nawet bym powiedziała, że na całym Śląsku jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Zawsze sobie pomagamy. Jak ktoś ma problemy, jesteśmy gotowi pomóc mu i nigdy nie było tak, że ktoś odstawał od naszej grupy. Tworzymy jedną wielką rodzinę i zawsze staramy się, żeby każdy nowy członek był traktowany tak samo jak pozostali. Wiele właścicieli firm mówi o atmosferze, jeżeli chodzi o kontakty z klientami. Jak to wygląda w Pani firmie? Właśnie myślę, że przez to, że my żyjemy ze sobą tak fantastycznej relacji, przekłada się to właśnie na kontakt z klientem. Klienci czują się u nas swobodnie, czują się tak samo jak my, staramy się czuć z nimi jak jedna wielka rodzina.